taka inicjatywa była tu potrzebna we wiosce, bo nie ma żadnego takiego gruntu, ani powiedzmy takiego miejsca, powiedzmy spotkań naszych wiejskich. Żeby takie coś zrobić, musimy przykładowo jechać aż do Łęga, a to jest około 3 km. Ale byśmy po prostu chcieli, żeby tu było naszej miejscowości. To jest taki pierwszy etap, że udało nam się coś osiągnąć, że zaangażowaliśmy wielu ludzi. Teraz każdy ze swoim dzieckiem może przyjść tutaj pokopać piłkę. Na pewno gmina będzie starała się pomóc, aby to boisko utrzymać. To jest miejsce spotkań dla naszej społeczności tutaj sołeckiej i nie tylko. Ten projekt dał nam to, że my pokazaliśmy, że tu jest potrzeba tego. Najpierw dogadanie się co do gruntu. Grunt został przekazany do użytkowania bezpłatnie straży. Musieliśmy rozeznać sytuację, jaki tu jest grunt, zrobić niwelację terenu. Troszeczkę nas to przerosło, bo koszt nawiezienia gruntu był zbyt duży. Wtedy zaangażowali się mieszkańcy, rolnicy dawali ziemię, gdzieś tam ciągniki, maszyny. W sumie większość prac tu była robiona właśnie w takim, powiedzmy, czynie społecznym. No później wzięliśmy firmę, która wybagrowała nam rowy, wyrównała grunt, przygotowała mieszankę traw i posiała trawy. To już przekazaliśmy wyspecjalizowanej firmie. Dzięki temu zjednoczyliśmy mieszkańców. Też osoby, które nie mogły nam pomóc jakoś tam, to ofiarowały, nie wiem, ziemię, czy ofiarowały nawet swojego pracownika, który nam pomagał. Uważam, że o to chodziło, nie? Ideą tego wszystkiego było to, żeby zjednoczyć międzysektorowo i Urząd Gminy, i Ośrodek Kultury, i Straż Pożarną, i mieszkańców, no i wszystkich tutaj okolicznych. Urząd Gminy jakąś tam pulę pieniędzy nam przekazał, przy otwarciu również nam pomógł. W prezentach jako tako żeśmy zrobiły jedzenie. Nasza rola, jeżeli chodzi o Ośrodek Kultury, była pośrednia i tak naprawdę dowiedzieliśmy się o projekcie od samego beneficjenta. Zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w takich kwestiach formalnych. Wykazywaliśmy nasz podziw dla ekipy, która realizowała, czyli przede wszystkim są to strażacy i mieszkańcy miejscowości Złe Mięso. Jestem pełna podziwu dla zaangażowania inicjatywy i uważam, że tego typu działalności na pewno jednoczą. Tu w tym miejscu będą realizowane zadania tego typu jak Dzień Dziecka, organizacja uroczystości typowo wiejskich. To będą też organizowane festyny, przy których my będziemy brali udział. Fundusz dał nam to, że uwierzyliśmy w siebie, że z takiej małej miejscowości pojechaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego na spotkanie, sprzedaliśmy się. Uważam, że jest to lepsze, że ci ludzie nas zobaczyli, ocenili. Przyjdzie 20 osób raz w tygodniu. A ja uważam, że to jest potrzebne, bo lepiej niech 20 osób tutaj przyjdzie raz w tygodniu i te dzieciaki się tutaj spotykają, a nie jeżdżą 10 km gdzieś na boisko grać w piłkę.